Cześć, dzisiaj będzie filmik o moich ulubionych produktach na styczeń. Wiem, że już trochę późno, ale jakoś zapomniałam zrobić w tym miesiącu, a mam parę ciekawych rzeczy wam do pokazania, które lubię, więc postanowiłam zrobić ten filmik. Pierwsza rzecz, moje paznokcie, bo pytacie o nie w każdym filmiku. To jest również mój ulubieniec, to jest taki kolor i to jest Golden Rose numer 54. W razie jakichś pytań, co to jest za firma, bo już miałam dużo pytań. To jest firma, która ma sklepy z lakierami do paznokci głównie i tam jeszcze jakimiś kosmetykami kolorowymi, ale głównie lakierami do paznokci. I może wstawię wam linka tutaj, czy tam w sidebarze, żebyście mogły zobaczyć, czy jest w waszym mieście i tak dalej. Lakier jest przepiękny, wygląda tak. Na paznokciach wygląda tak. Druga rzecz, o której już się wypowiadałam wiele razy, że ją lubię. Revlon Color Stay. Bardzo fajny podkład. Taki, powiedziałabym, może nie mocno kryjący, ale dosyć dobrze kryjący. Ja mam akurat do suchej skóry w kolorze 150 Buff. Kupiłam go na Allegro za 36 zł, w Douglasie za 69. Także tak. I jeszcze wam teraz pokażę jedną rzecz, tylko zapomniałam ją wziąć. Coś, co miałam już wcześniej, ale jakoś ostatnio tego nie używałam, zapomniałam o tym. To jest Dax Cosmetics, kaszmirowa baza wygładzająca i słuchajcie, z tym super działa, ponieważ o wiele łatwiej się rozprowadza ten podkład na bazie. No i tak łatwiejsza jest jak gdyby aplikacja, także no ja bardzo lubię akurat tą bazę, ona kosztuje około tam 30 zł w Rossmanie. Myślę, że na każdej bazie będzie się ten podkład lepiej rozprowadzał, także jeżeli używacie tego podkładu i macie jakieś, albo jakiegoś innego gęstego podkładu, z którym macie problemy, to myślę, że takie kombo będzie bardzo fajne. Bardzo lubię tą bazę. Następna rzecz to jest mój korektor z MAC-a, o który już pokazywałam, też było bardzo dużo pytań. To jest Studio Finish Concealer. Mój to jest kolor NC15. Posiada SPF 35. Bardzo kremowy, dobrze się nakłada. Nie jest to 100% krycia. Ale jak na moje sińce pod oczami, to nic nie widać, widać zmarszczki. Szczególnie jak się uśmiecham. Ale ma bardzo dobre krycie. Uważam, że świetny będzie dla osób, które mają, słuchajcie, jakieś blizny potrądzikowe albo, no nie wiem, spowodowane jakimiś innymi wydarzeniami losowymi. To naprawdę jest świetny, bo trzeba go bardzo niewielką ilość, bardzo dobrze kryje. Ja tutaj... Tu zadrapał mnie kot i mam takie głębokie zdrapanie, mam ślad czerwony, już trochę strób i słuchajcie, zamalowałam go i nic nie widać. Widzicie? Także myślę, że dla osób, które potrzebują jakiegoś zamaskowania, właśnie jakichś takich poważniejszych zmian na twarzy, to myślę, że będzie fantastyczny. Tam było napisane, że nawet można nim tatuaż ukryć, także domyślajcie się, jakie ma krycie, z tym, że na opakowaniu jest napisane, że to nie jest produkt przeznaczony do używania pod oczy, że nie należy go używać pod oczy. Ja go używam pod oczy, pani w MAC-u też mi go polecała jako korektor pod oczy, ale mówię wam o tym, co było napisane na ulotce w opakowaniu. Żeby, no nie wiem, no mnie nie podrażnia, nie uczula, ale żebyście wiedziały. Następna rzecz to jest, słuchajcie, klej do rzęs Duo, który kosztuje w Inglocie 23 zł. I dzięki niemu nauczyłam się przyklejać rzęsy, bo wcześniej kupiłam sztuczne rzęsy z Sephory, w których był dodany klej z Sephory. No i niestety tym klejem nie da się nic przykleić. Myślałam, że nie umiem kleić rzęs, a to była wina kleju.
kupiłam sobie kępki. Oczywiście nie mówię, że za pierwszym razem mi wszystko super wyszło, no ale generalnie nie jest to żadna filozofia przykleić, nie mówię, że dobrze, ale przykleić, żeby się trzymały, a z tamtym w ogóle się nie trzymały, także to jest, słuchajcie, najlepszy klej, który jest używany w filmie, w telewizji, do sesji, to jest najlepszy na świecie klej do rzęs, także jeżeli macie ochotę sobie wklejać rzęsy czy coś, to tym klejem. I następna rzecz też, to jest taki miesiąc trochę odkrytych kosmetyków, które miałam, używałam kiedyś i zapomniałam. I powróciłam, już tylko jestem strasznie blada i powróciłam do używania kosmetyków brązujących, samoopalających właściwie. I to jest mój krem do twarzy Dove Summer Glow. I ja mam, on jest, widzicie, od normalnej do ciemnej karnacji. Ja naturalnie jestem bardzo, bardzo jasna, blada bym powiedziała. I używam, zawsze kupując kosmetyki te samoopalające, wybieram do ciemnej karnacji, bo przy tych do jasnej nic nie widać, po prostu nie widać żadnego efektu. I używam, to jest krem nawilżający, czekajcie, krem nawilżający, nawet nie piszą, że brązujący. No wiecie, o co chodzi, krem z samoopalaczem, po prostu. Bardzo go lubię. Nie pamiętam, ile kosztował. On jest w formie takiego białego kremu żelu. Pachnie, tak śmierdzi tym samym, co wszystkie samoopalacze, nie ma jakiegoś wyjątkowego zapachu. To od razu mówię, bo są dziewczyny, którym to przeszkadza. Mi akurat to nie przeszkadza, ten zapach taki samoopalaczowy. Ale ten dokładnie tak pachnie, nie pachnie jakoś inaczej, lepiej, także o tym mówię. I na to kładę sobie krem nawilżający i super, nie mam żadnych smug, plam. Jest ok, a następne combo to jest właśnie mój balsam brązujący z L'Oreala. Mleczko nawilżające 24 godziny, efekt stopniowej opalenizny. I ten, słuchajcie, bardzo ładnie pachnie przy aplikacji. O wiele lepiej niż samoopalacze, ale jak Wam to wyschnie, to skóra pachnie też takim samoopalaczem, jak te wszystkie. Też mam do karnacji śniadej, można go używać codziennie, raczej nie robi plam. Przy stosowaniu razem z balsamem, ja zaraz na niego nakładam ten balsam Johnsona, 24-godzinne nawilżanie, ja mam z olejkiem migdałowym. I w miarę równo to, no wiadomo, że to nie jest jakiś super efekt, ale raczej nie robi jakiś plam, nie ma takiego pomarańczowego koloru. Nie jest też bardzo mocny, więc można go naprawdę codziennie używać. I bardzo ładnie buduje tą opaleniznę, a też ta opaleniznę się zmywa. Codziennie po prysznicu ona się zmywa, bo wiecie, jest część takich właśnie balsamów brązujących, które robią to tak, że nakładacie, a potem to się codziennie nie zmywa, tylko jak gdyby potem się robią takie plamy, placki białe i to odchodzi. Nie, to się stopniowo codziennie zmywa, także można to codziennie stosować. Także fajny produkt. No i ostatnia rzecz to jest mój puder fiksujący z Kriolana Dermacolor, wodoodporny. Ja mam w kolorze P4, utrwala wszystko, możecie sobie tym, nie wiem, utrwalić kreskę pod okiem albo cokolwiek, się nie rozmarzę, nie zmyje. Fantastyczny produkt, to jest produkt głównie używany przez charakteryzatorów, bo to jest już taki wysokospecjalistyczny produkt, wiadomo, firma Kriolan produkuje kosmetyki do charakteryzacji. Ale fantastyczna rzecz, fajnie matuje i bardzo długo się utrzymuje, jest wodoodporny, tak jak już mówiłam, matuje. Najlepszy puder, jaki miałam. No i tak, to były moje ulubione produkty na styczeń. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Naciskamy żółty guzik subskrypcja, tu albo tutaj, żeby oglądać wszystkie moje filmiki na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pa!